17 marca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2016 rok. Szczególnie witam przedstawiciela Rady Nadzorczej pana Jerzego Sumego. Witam prezesa Wojewódzkiego Funduszu pana Andrzeja Pilota. Witam panią wiceprezes funduszu panią Agnieszkę Siemińską. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którym przedstawione zostały zagadnienia dotyczące ochrony bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej oraz profilaktyki zdrowotnej. Środowiska organizacji pozarządowych reprezentowali m.in. Jacek Bożek z klubu Gaja, Grażyna Morcinek-Kalita ze Stowarzyszenia Ziemia i My, czy też Maciej Pawełczyk z miasteczka edukacji ekologicznej. W bieżącym programie postaramy się przybliżyć działalność organizacji ekologicznych, które czynnie działają w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na terenie Śląska i okolic. Pierwsza z nich to Stowarzyszenie Ziemia i My. Stowarzyszenie pod nazwą Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej powstało w roku 1999. Wyszło tak, że to było pokłosie programu edukacyjnego i zawiązaliśmy to stowarzyszenie łącznie z nauczycielami, nauczycielkami głównie, które brały udział w programie edukacji ekologicznej KROM, bo taki to wtedy był program. I od tego czasu zaczęliśmy powolutku wdrażać działania edukacyjne w szkołach i nie tylko, ale przede wszystkim w szkołach. Stowarzyszenie ma siedzibę i zarejestrowane zostało na terenie Dąbrowy Górniczej, ale nasza działalność wykracza zdecydowanie poza tereny miasta. Oczywiście w dużym stopniu jest to uzależnione od możliwości naszych finansowych. Nie mamy swojego ośrodka edukacyjnego, działamy na zasadzie programów realizowanych w placówkach szkolnych, w placówkach kulturalnych, w bibliotekach, domach kultury, przede wszystkim tak. Tworzymy programy dotyczące przede wszystkim środowiska lokalnego. Mówimy o tym, co jest ciekawego u nas tuż za progiem, skąd się to wzięło, uczymy na to patrzeć, budzimy, tak naprawdę staramy się budzić wrażliwość. Młodzież w tej chwili nie zwraca już uwagi tak naprawdę na to, co ich otacza, więc poprzez konkursy różnego rodzaju, poprzez jakieś tam prezentacje, wyjazdy do szkół, staram się po prostu pokazywać, zobaczcie, tu jest coś fajnego, tu jest coś ciekawego, a tam w tej kępie krzaków rośnie ciekawy storczyk, który jest unikalny w skali województwa, czy nawet nie tylko. Tego typu ciekawostki pokazywać. I drugim kierunkiem naszego działania to jest taka ekologia na co dzień, czyli ten tak zwany ekorozwój, rozwój zrównoważony. Co my możemy zrobić? Nie staramy się zajmować jakimiś dużymi programami, na które nie mamy wpływu. Staramy się pokazywać dzieciom, młodzieży, częściowo też dorosłym, że są pewne kwestie, na które mamy wpływ, możemy coś zrobić. Drobne nasze działania na zasadzie ziarnko do ziarnka mogą spowodować, jeśli nie poprawę, to przynajmniej nie pogorszenie stanu środowiska. W 2008 roku, to jest taki pierwszy duży program, który prowadziliśmy, był finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zrobiliśmy coś takiego, gdzie stworzyliśmy grupy osób, to miały być w założeniu całe rodziny, z którymi przeprowadziliśmy tam cykl szkoleń, jak mogą żyć, jak mogą funkcjonować, żeby być proekologiczni. Otrzymali takie dzienniczki opracowane przez specjalistów, gdzie wpisywali, ile na przykład zużyli energii, ile zużyli wody, przez jakiś czas, po czym starali się jakby oszczędzać już i z kolei znowu porównywali, czy jest różnica, czy nie ma, czy jest różnica w ilości zużytej energii, czy wody, czy jest różnica w cenie, czy mówiliśmy wtedy o śmieciach, w 2008 jeszcze nie było tak powszechnej segregacji jak w tej chwili, to wtedy była sprawa dobrej woli, mówiliśmy o tej segregacji, uczyliśmy jak przetwarzać odpady organiczne na substancje, które mogą być użyteczne w domu. Tego typu działania już po prostu prowadzili. Kiedy jesteśmy z zajęciami wśród młodzieży, to oni są zainteresowani, są chętni,
Aczkolwiek tutaj ogromny wpływ jest widoczny szkoły. Jeżeli jest szkoła, gdzie mówi się o tej ekologii, ten grunt, że tak powiem, już jest przygotowany, to dzieciaki reagują entuzjastycznie wręcz. Natomiast no, są szkoły, gdzie jest ten temat może nawet nie tyle nowy, ile wydawałoby się marginalny. Dla nich to no, ktoś przychodzi, mówi coś, co jest nieistotne w dzisiejszym świecie. Więc z takimi postawami staramy się walczyć. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież starszą, no młodzież starsza jest zdecydowanie mniej chętna. Młodzież starsza zdaje maturę, młodzież starsza zalicza kursy. Ta ekologia dla nich jest zupełnie już rzeczą taką, nie wiem, chyba niemodną w tym momencie, mam wrażenie. Zdarzają nam się grupy entuzjastów, którzy chcą współpracować i przychodzą do nas, ale to nie jest powszechna rzecz. My jesteśmy organizacją non-profit, nie prowadzimy działalności gospodarczej. W związku z tym no, jesteśmy skazani na dotacje, na dofinansowania. Takim stałym źródłem finansowania jest dla nas Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej, który no, rok w rok rozpisuje konkursy dla stowarzyszeń, dla organizacji pozarządowych. I co roku nam się udaje uzyskiwać jakieś środki na konkretny program na terenie miasta. Ale co na terenie miasta? Natomiast jeżeli chcemy wyjść szerzej, korzystamy ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. I muszę przyznać, że to jest instytucja, z którą współpracujemy już od bardzo dawna. I jest to źródło, no powiedzmy, pewne, jeżeli chodzi o finansowanie, bo jeżeli jest program zgodny z priorytetami, zgodny z zasadami Wojewódzkiego Funduszu, to on jest dofinansowany mniejszą lub wyższą kwotą, czasami po modyfikacjach, ale jeśli mam dobry program, mogę być pewna, że to dofinansowanie uzyskam. No, jeśli chodzi o środki krajowe, tam jest znacznie większa konkurencja, więc rzadziej nam się te środki udaje uzyskać, aczkolwiek też nam się udaje uzyskać. No i staramy się czasami współpracować już z prywatnymi sponsorami. Też to nie jest na dużą skalę, ponieważ my no, niewiele możemy zaoferować w zamian. Nie jesteśmy stowarzyszeniem, które nie wiem, będzie reklamowało kogoś. Ale są takie instytucje. W tej chwili prowadzimy program z firmą ArcelorMittal Poland i prowadzimy dla nich program edukacyjny Ekologia po sąsiedzku. Staramy się robić to po jak najniższych kosztach. W związku z tym absolutnie żadnych ulotek, żadnych plakatów. Notabene twierdzimy, że to są zaśmieczacze środowiska. To jest, no nie robimy tego po prostu zwyczajnie. Staramy się wykorzystać do maksimum drogę elektroniczną, czyli nasza strona internetowa, portale miejskie, gdzie jest miejsce na takie ogłoszenia. Jest sporo portali edukacyjnych o zasięgu krajowym, gdzie można takie informacje umieścić. Więc przede wszystkim z tego korzystamy, z bezpośrednich kontaktów, ale jednocześnie też staramy się korzystać z pomocy samorządów w tym sensie, że wydziały oświaty w poszczególnych miastach pomagają nam i rozsyłają informacje drogą mailową również, żeby nie było kosztów, do podległych sobie szkół. I to są drogi dotarcia, które na naszą skalę działań są zupełnie wystarczające. Druga organizacja ekologiczna, której działalność przybliżymy w tym wydaniu programu, to Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej, prowadzone przez Macieja Pawełczyka. A więc w 1989 roku, czyli już wtedy były te pierwsze początki, zaczęło się to wszystko od zaproszenia grupy polskich dzieci na festiwal międzynarodowy we Włoszech, w Asyżu. I grupa uczniów z lokalnej szkoły właśnie z Sączowa brała udział pod wodzą pani Krzykawskiej, nauczyciela biologii. I grupa ta zaprezentowała się na tym festiwalu, zrobiła wrażenie i padła wtedy taka propozycja, by w Rogożniku powstało coś związane z ekologią, co już czasem przekształciło się, można powiedzieć, w taki ośrodek edukacji ekologicznej. Oczywiście historia jest dosyć długa, trochę zawiła, ale z czasem powstał taki ośrodek, zaczęły przyjeżdżać właśnie do tego ośrodka, bo taka była idea grupy dzieci, młodzieży i uczestniczyły w tak zwanych warsztatach ekologicznych. Więc założyliśmy stowarzyszenie w 2004 roku i to stowarzyszenie jest taką placówką, organem prowadzącym
Mamy swoją placówkę zwaną Międzynarodowym Miasteczkiem Edukacji Ekologicznej, coś jak placówka szkolna, co pozwala nam właśnie przyjmować grupy dzieci, młodzieży. Grupy te przyjeżdżają do dwóch naszych ośrodków. Obecnie są to ośrodki na Jurze w Olsztynie i ośrodek właśnie w Podlesicach i uczestniczą w takich zajęciach dwu- i trzydniowych. Generalnie bazujemy tutaj na dofinansowaniu przede wszystkim Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wspólnie ze środkami, między innymi z innych źródeł oraz wpłat uczestników, te środki pozwalają nam właśnie w ogóle na działalność, na wszystkie tutaj potrzeby. I jako stowarzyszenie no liczymy tutaj 25 osób i część osób te bardziej aktywna jest jakby taką grupą, która to wszystko prowadzi. Zatrudniamy poza tym instruktorów, czyli osoby, które prowadzą te zajęcia ekologiczne z dzieciakami. No muszą być to osoby doświadczone o pewnych specjalizacjach związanych właśnie z przyrodą, z geografią, z chemią. I program układany jest właśnie tutaj autorsko przez nas. Bazujemy na programach wcześniejszych. Te programy też są oparte o bazę programową, która jest realizowana w szkole, ale są one rozszerzone o tą część taką terenową, o zajęcia w terenie, które no w szkole no nie można zrealizować. Młodzież czy dzieci przyjeżdżają autokarem i jest zakwaterowanie w ośrodku. Po takim przywitaniu w części wstępnej spotykamy się wszyscy. Przedstawiona jest właśnie tematyka, cały program pobytu, miejsca, gdzie będziemy ten program realizowali. Też mówimy o bezpieczeństwie, bo też jest to bardzo ważne. I dzielimy grupy na mniejsze takie grupy ćwiczeniowe, 20-25 osobowe i każda grupa ze swoim instruktorem idzie na zajęcia. Jeśli pogoda pozwala, na przykład tak jak dzisiaj tutaj, te zajęcia są w terenie. Jest w ogóle takie nastawienie nasze, że chcemy to wszystko przede wszystkim robić na łonie przyrody. Natomiast gdy pogoda płata nam figla, no robimy to w salach. Ale zajęcia również są ciekawe. Oczywiście po tej wstępnej części zajęć, która trwa 2-3 godziny, jest przerwa na posiłek, jest obiad właśnie u nas w restauracji. Później część odpoczynkowa, wiadomo, trzeba odpocząć po tej części i druga część popołudniowa zajęć jest podobna, przy czym zmieniamy się grupami. I wieczorem oczywiście kolacja i żeby to nie były same zajęcia, sama nauka, też jest część taka rekreacyjna w formie gier sportowych, w formie zabaw muzycznych i tak dalej. Drugi dzień zwykle wygląda tak, że po śniadaniu już jest wykwaterowanie uczestników, jedziemy na taką półdniową wycieczkę autokarową. Często jest to jakiś teren chroniony, jak rezerwat przyrody, jakieś ładne miejsce, gdzie poznajemy walory przyrodniczo-krajobrazowe tego miejsca. I z wycieczki jest powrót oczywiście później wieczorem pod szkołę. W okresie roku szkolnego przyjmujemy głównie grupy z kraju, ale zdarzają się też, jest to kilka zazwyczaj w ciągu roku grup z różnych krajów, grup młodzieży, grup dzieci. Niekiedy są to grupy łączone, na przykład polsko-niemieckie, polsko-francuskie, ale są to też indywidualne grupy jednej narodowości. Wtedy program jest układany specjalnie pod tą grupą. Językiem takim właśnie tych warsztatów jest język angielski. To zaznaczamy grupą już przed przyjazdem. I warsztaty mają podobną specyfikę. Odwiedzamy podobne miejsca jak z grupami polskimi. Wygląda to podobnie, tylko różni się tym, że mówimy w innym języku. W warsztatach uczestniczą też osoby dorosłe, niekiedy są to nauczyciele, którzy przyjeżdżają na takie lekcje ekologii. W przypadku właśnie tych obozów międzynarodowych jest to młodzież w wieku od 18 gdzieś do 25, nawet 6 lat. Oczywiście jest to młodzież z różnych środowisk i jedne osoby znają język angielski, inne nie.
taką pomocą jest to, że w czasie tych obozów, na przykład w czasie tego obozu polsko-niemiecko-francuskiego, mieliśmy tłumaczy, którzy tłumaczyli z polskiego na niemiecki, z polskiego na francuski, w drugą stronę, co było ułatwieniem, ale to było ułatwienie w czasie zajęć. Natomiast między sobą uczestnicy starali się mówić po angielsku, czy starali się na migi różnymi sposobami, żeby się dogadać. No różnie to się oddawało, na początku była jakaś tam bariera, później zwykle większość osób się przełamywało i efektem tego na przykład jest to, że po tych obozach jest cały czas kontakt w internecie, na Facebooku jest wymiana właśnie z grupą niemiecką, się wymieniamy, gramy na przykład w różne gry komputerowe nawet, a więc ten kontakt jest zachowany. A więc mamy różne informacje. Jedną z informacji to jest nasza strona internetowa miasteczkoekologiczne.republika.pl, gdzie są szczegóły dotyczące warsztatów. Ponadto co roku przesyłamy taką aktualną ofertę warsztatów do szkół, do nauczycieli, którzy biorą udział, również do dyrekcji. I jest to reklama na tyle skuteczna, że praktycznie co roku mamy obsadzony pełny komplet tych grup. Właśnie sprawa finansowa jest kluczowa dla uczestników. I tutaj bazujemy na dofinansowaniu. Bez dofinansowania ciężko byłoby sobie wyobrazić tutaj takie funkcjonowanie, gdyż koszty, większość uczestników pewnie nie byłoby stać na takie pobyty. A więc dofinansowanie mamy przede wszystkim z funduszy, tutaj Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest to w granicach 40, nawet do 50%. Jest to przede wszystkim dofinansowanie wyżywienia, noclegów oraz pracy instruktorów. Poza tym pozostałą część płacą uczestnicy. I o ile uda nam się dodatkowe fundusze znaleźć, na przykład z urzędów miast, też te fundusze tutaj wrzucamy do tej całej puli. Także uczestnik płaci z reguły około 40-50% pobytu. W tym roku taki pobyt dwudniowy kosztuje uczestnika 60 zł, trzydniowy kosztuje uczestnika 100 zł. Od 6 lat jest realizowany taki program właśnie tych warsztatów międzynarodowych. Co roku odbywa się w innym kraju. Zaczęło się to od Niemiec, później był obóz we Francji, w Polsce organizowaliśmy. Kolejno w Niemczech, we Francji i w tym roku znowu w Polsce, w Olsztynie zorganizowaliśmy już drugą edycję. Planowana jest trzecia edycja. Czyli raz w roku spotykamy się na 2-3 tygodnie właśnie w tym gronie. Na pewno jest to bardzo cenne doświadczenie, cenne wskazówki pracować z osobami z innych krajów. W ogóle na przykład sprawy, jeśli chodzi o prawo, jest inne w tamtych krajach, inne bariery biurokratyczne, bo o tym też trzeba wspomnieć. Trzeba się wszystko przebijać. Mimo że bariery są też językowe, współpraca nam układa się bardzo dobrze. Z tego też są te kolejne edycje. Też inne polskie organizacje brały udział w takich projektach. Nie wszystkie sobie radziły, niektóre się wycofały, niektóre idą dalej. To już zależy głównie od osób też w danych organizacjach, czy mają chęć kultywowania, prowadzenia tych zajęć, bo to też jest niekiedy kosztem czasu własnego, prywatnego. Nie każdy to jest w stanie pogodzić. Warto podkreślić to, że obecne zmiany ustrojowe spowodowały, że mamy dwa takie ośrodki na Jurze, bo wcześniej prowadziliśmy na Śląsku zajęcia w Rogożniku. W tych dwóch ośrodkach jest to Olsztyn oraz Podlesice. Musieliśmy je wybrać i kierowaliśmy się takimi trzema ważnymi czynnikami, by te ośrodki były gdzieś blisko w lesie, żeby tą edukację ekologiczną móc prowadzić w naturze, żeby były pojemne, bo często mamy grupy nawet ponad 100 osób, żeby to wszystko pomieścić i żeby były to ośrodki w miarę tanie, żeby to nie były jakieś ekstra hotele, bo ceny będą nie do przełknięcia i takie ośrodki szukaliśmy dosyć długo,
przemierzyliśmy niejako całą Jurę od Krakowa przez Częstochowę aż do Wielunia, no, znaleźliśmy. No i dzięki temu też te koszty pozwala, no, nie są, są na kieszeń, no, przeciętnego Kowalskiego, jeśli tak to można powiedzieć.